przed nami teraz Łukasz Czyżycki. Zajmujesz trzecie miejsce, tak? Wskoczyłeś na podium po wczorajszych rozgrywkach. Jakie masz odczucia po połowie sezonu? Przede wszystkim mam takie odczucia, że następuje tu zmiana generacji. Jestem przekonany, że tytułu już nie obronię. Przede wszystkim dlatego, że no, przegrywam wszystko na wyjeździe praktycznie, jak leci. 20 meczów, 10 porażek, to jest co druga porażka, to jest po prostu no, fatalnie, nie? No, ale byłem przygotowany na to. Oczywiście też są sprawy takie, że no, już fizycznie tak nie za bardzo się czuję, szczerze mówiąc. Nie wiem nawet, czy w przyszłym roku wystartuję jako uczestnik. Już chyba za stary jestem, no ale jestem na podium, ale to jest taka sytuacja dynamiczna, bo jest dwa punkty różnicy pomiędzy JMK i mną. Tak właściwie to powinien na podium być Wojtek Ingram, gdyby nie ten crash, to mówię, sytuacja jest taka, że tabela podzieliła się na dwie części. Jest, Masek i Dobi, a reszta Magdi, czyli ja, Wojtek Ingram i ty, to jesteśmy no, zagrożeni ten, także to jest ciężko, no ale ja spodziewałem się, że będzie ciężko, chociaż nie doznałem tylu porażek przez cały rok, co tutaj przez dwa dni. Ja też. Dziękuję.